Cześć, witam Was serdecznie. Ciężko pracujących, długo pracujących studentów, którzy próbują się zasłaniać wymówkami, że nie mogą się dobrze odżywiać, zdrowo odżywiać, ponieważ nie mają na to czasu. Więc dzisiaj długo pracuję, jestem poza domem, pokażę Wam moje jedzenie, które przygotowałam na dzień dzisiejszy. A więc mój posiłek, lunch, składa się z kurczaka, który już od kilku dobrych dni siedzi w lodówce i czeka tylko, żeby go zjeść. Sprawdzałam się rano, jeszcze nie śmierdzi, tak więc zjadliwy. To jest z mojej sprzed kilkudniowej sałatki. Także kurczak w środku. Mam trochę tak, fasolki, brokuły i marchewka. To jest z wczorajszego obiadu. Dodam trochę szpinaku, tak żeby było więcej zieleniny. Na dole mam taką kaszkę. Niestety nie było wystarczająco dużo na cały posiłek, więc dorzuciłam trochę płatków owsianych z dzisiejszego śniadania i ugotowałam sobie jajko. Tak więc wygląda zdrowo, na pewno będzie smakowało troszeczkę lepiej niż wygląda. Do tego mam dwa jabłka, może nie naraz, prawdopodobnie zjem jedno jabłko po zakończeniu tej sałatki z kurczakiem, czy jak to można nazwać. Później 2-3 godzinki, jak zgodnieję, mam zapakowanych trochę orzechów, migdałów i takie kostki, to są te wheats, tak żeby były węglowodany, więcej węglowodanów. I do tego mam jeszcze jedną brzoskwinię. Tak więc to jest mój posiłek na około, no nie wiem, jeszcze mi zostało tutaj 6 godzin, żeby była. Trochę orzechów już zjadłam, zgłodniałam. I oczywiście do tego duża butelka wody. Nie zapominajcie, żeby pić wodę. Czasami głód można zabić tylko wodą, albo herbatą, albo kawą. Tak więc zaprezentowałam Wam mój posiłek dnia, przynajmniej połowę mojego posiłku. Oczywiście miałam śniadanie. Płatki owsiane na śniadanie i później wrócę do domu, jeszcze też zjem jakąś kolacyjkę. Tak więc tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Cześć!